światło Chrystusa. Bogu niebędą dzień. Ale Jacku, co? Dobrze. Jak się nazywa w takim razie to radosne oczekiwanie na narodziny Pana Jezusa? Adwent! Advent. Dobrze, znajdujemy się w Adwencie. Dobrze, więc pamiętacie, jakie ostatnio proroctwo omawialiśmy? Jaki cytat ze Starego Testamentu? Naród kroczący w ciemności ujrzał światłość wielką. Tak, to dokładnie, ten cytat. I kto był naszą światłością? Powiedzieliśmy Jezus! Jezus, który... Co się dzieje w Adwencie z Jezusem? Przychodzi na świat! Jezus przychodzi na świat. Pamiętacie może, jak się nazywa ten prorok, który napisał właśnie te słowa, że... Izajasz! Izajasz, tak. To było z Księgi Izajasza właśnie. A kto to jest prorok w ogóle? Pamiętacie też? Ten, który mówi o Jezusie, który ma się nadać. Zapowiada, tak? Zapowiada. I przekazuje ludziom słowo od Pana Boga. Sam słyszy Pana Boga, ma od Niego natchnienia, od Ducha Świętego. I potem to spisuje i mówi innym ludziom, żeby nim żyli. Poczekaj, Łucyjka, poczekaj. Jeszcze chwilkę, tak. I nasz prorok Izajasz, ten sam, co mówił o ciemności i światłości, jeszcze inne proroctwo wypowiedział odnośnie narodzin Pana Jezusa. I było to proroctwo, które mówi, że ma się narodzić dzieciątko, dziecię. No dobrze. I co? Wy byliście kiedyś dzidziusiami, czy nie? Tak! Wyszliście kiedyś z brzuszka mamusi, byliście tacy malutcy? Tak! No ja też kiedyś wyszłam z brzuszka mamusi. I tatuś też. I tatuś też. Wszyscy byliśmy dzidziusiami. Ta. Więc co takiego jest niezwykłego, że prorok pisze, że dziecię nam się narodziło? Bo to było szczególne dziecię, które nas zbawiło. Ma na imię Jezus. Ma na imię Jezus i kim jest? Jezus jest Bogiem. To Bóg. Ten Bóg, który jest nieograniczony w niebie, którego nie widzimy. On chciał się stać malutkim dzieciątkiem. Żebyście posłuchali tego fragmentu. Izajasz pisze tak. Dziecię nam się narodziło. Syn został nam dany. Nazwano go imieniem. Przedziwny doradca. Bóg mocny. Odwieczny ojciec. Książę pokoju. Jakie imiona zapamiętaliście? Jakimi imionami nazywa się? Książę. Książę. Ksiądz? Nie, książę to nie ksiądz. Książę to jest tak jak król, władca. I razem z dzieciątkiem na ten świat przyjdzie co? Skoro jest władcą pokoju, księciem pokoju. Przyjdzie pokój na świat. Przedziwny doradca jest. Kto to jest przedziwny doradca? Kto to jest doradca? O, może tak. Wiemy. Doradca radzi coś. Od rady. Doradca to jest ten, kto doradza. A jaka powinna być osoba, która coś doradza? Dobra. I dobra. Musi wiedzieć wszystko, żeby komuś doradzić. Czyli musi być bardzo? Mądra. Mądra. Pięknie. Czyli nasze dzieciątko nie dość, że będzie przynosiło pokój, radość, to będzie bardzo mądre. Tak. Nawet jak będzie małe. Nawet jak będzie małe. Będzie doradzać, dawać nowe spojrzenie na to. Bóg mocny też. Izajasz mówi, że będzie nazwany Bogiem mocnym. Co znaczy Bóg mocny? Gabrysiu, postarasz się z nami przyjrzeć. Że jest mocny, bardzo mocny. Że jest bardzo mocny? A co oznacza, że ktoś jest bardzo mocny? Że może podnieść ciężki. A Bóg mocny, znaczy Bóg, który ma władzę, tak? Tak. Który jest naszym królem, władcą, który rządzi, który wiele może zmienić w naszym życiu. Ma władzę nad wszystkim. A odwieczny ojciec. Dlaczego dzieciątko ma być ojcem? Gabryś, dlaczego dzieciątko ma być ojcem? Ty jesteś ojcem? Nie, Pan Jezus.
Jezus. A Pan Jezus jest ojcem czyim? Ludzi. Ludzi. Jest dany nam przez Boga Ojca, tak? Jest Jego Synem, więc też jest jak nasz Ojciec, nasz najlepszy przyjaciel. Dlaczego? Dlatego jest odwieczny Ojciec, bo na wieki nie ma granic, jest nieskończony, żyje na wieki. Dobra, ojca, księcia pokoju, za co możemy podziękować, ale poprosić o co księcia pokoju możemy? Że jest naszym światłem, że daje nam pokój. Zawsze do Niego się modlić, bo On żyje na wieki. Dziękuję Ci, że możemy się modlić i że żyjesz dla nas na wieki i dajesz nam nowe życie. Gabryś, co chciałeś powiedzieć? Że mamy zabawki, żeby się nie nudzić. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. A przedziwnego doradcę może o coś poprosimy? Dzieńka, o co poprosisz doradcę? Za piękny dzień. To dziękujesz, tak? Za piękny dzień? Za piękny dzień. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za piękny dzień. Doradca, chcesz coś poprosić doradcę? Ja poproszę się na doradcę, co jest mądre, co nie mądre, co dobre, co złe. Prosimy Cię, nasz dobry doradca. Chcemy poprosić, żeby nasz Zbawiciel urodził się w naszym serduszku? Tak. Żeby się urodził w te święta w Twoim serduszku? Tak. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję.